Jak pani Katarzyna Lubnauer ocenia działania rządu Prawa i Sprawiedliwości? Czy zależy w jakiej dziedzinie? W tej Szczególnie chwili... jeżeli chodzi o walkę z piątą falą pandemii koronawirusa, bo aż 66,2% Polaków twierdzi, że rząd nie ma pomysłu na to, jak walczyć z piątą falą pandemii. Polacy mówią tylko to, co wszyscy po pierwsze widzą i co wiemy nawet formalnie. Nie ma czegoś takiego jak strategia walki z pandemią. Rada Medyczna emigrowała ze względu na to, że uznała, że nie będzie brać odpowiedzialności za brak działań. To jest zbrodnicza bezczynność. Powoli Ministerstwo Zdrowia zajmuje się tylko statystyką zgonów, czyli raportują nam, ile osób dziennie zachorowało i ile osób dziennie zmarło. Natomiast nie ma żadnych metod na przeciwdziałanie pandemii. Pandemia jest na całym świecie. Kraje podejmują różne strategie, ale mają jakieś strategie. Niektóre bardzo dokładnie izolują chorych po to, żeby ta pandemia się nie rozpływała. Inni stawiają głównie na szczepienia. W tej chwili w ogóle jest etap stawiania na szczepienia, dlatego że szczególnie Omikron jest bardzo zaraźliwy i bardzo trudno jest izolować wszystkich chorych, jeżeli tych chorych jest kilkaset tysięcy na przykład dziennie. Natomiast okazuje się, że nawet w przypadku nowej odmiany, jaką jest Omikron, szczepienia pomagają. Osoby zaszczepione przechodzą bardzo łagodnie tego Omikrona i najczęściej nie lądują w szpitalu, w związku z tym nie obciążają ochrony zdrowia. I teraz wszystkie rządy mądre stawiają na szczepienia. Nasz rząd postawił na ustawę, którą nazwałam Lex Kaczyński, bo to Jarosław Kaczyński był pomysłodawcą tych rozwiązań, żeby Polacy wzajemnie na siebie donosili, i każda osoba, która się nie przetestuje, jest podejrzana o zarażenie swojego kolegi i można od niej żądać nawet 15 050 zł odszkodowania. Donoszenie wzajemne to jest jeszcze dalsze niszczenie wszelkich więzi społecznych. Można powiedzieć, że my jesteśmy już i tak jako społeczeństwo podzieleni ze względu na różne sympatie polityczne. A teraz jeszcze będziemy podzieleni w pracy, bo jeden na drugiego doniesie. A testowanie w aptekach, co pani o tym sądzi? Czy to jest bezpieczne dla osób starszych? Przede wszystkim, jeżeli miałoby być testowanie w aptekach, to przed apteką powinien być namiot wymazowy. Czyli powinno być tak, że nie styka się osoba, która idzie do apteki po to, żeby kupić lek, z tą osobą, która rzeczywiście jest poddawana testowi. Co więcej, powinien inny aptekarz w danym momencie, inny farmaceuta zająć się testowaniem, a inny zajmować się sprzedażą leków po to, żeby właśnie nie było tej łączności. Ale nie ma w ogóle czegoś takiego jak testowanie w aptekach, ponieważ miało tych, najpierw była mowa o tym, że wszystkich aptekach, potem była mowa o około 1000 aptek, które wcześniej szczepiły, a teraz wiemy, że takich aptek jest 64 w skali kraju. W związku z tym śmiało możemy powiedzieć o programie nietestowania w aptekach. Cytuję, telefon do córki pana Wojtunika, groźby pod adresem córki pana Giertycha, informowanie pana Matczaka o rzekomej śmierci syna, zbyt lęcenie reżimu lub ewentualnie oraz jego niektórych zwolenników przekroczyło moje wyobrażenia, choć złudzeń co do tych ludzi nie miałem. Co pani sądzi o tej wypowiedzi? Chyba nie ma czegoś bardziej obrzydliwego i okrutnego, kiedy się rodzica poinformuje o nieprawdziwej śmierci dziecka lub odwrotnie dziecko o nieprawdziwej śmierci rodzica. To jest takie okrucieństwo nie do przyjęcia. Jeżeli ktoś się tak brzydko bawi, a jednocześnie wiemy, że rządzący mają Pegasusa, który umożliwia wysyłanie z dowolnego telefonu tego typu informacji, który umożliwia podkładanie dowodów, a jednocześnie wiemy, że ci sami rządzący kiedyś zmienili prawo tak, żeby były dopuszczalne tak zwane owoce zatrutego drzewa, czyli dowody z nielegalnych źródeł jako dowód w śledztwie, to można powiedzieć, że to jest państwo mafijne. To mamy do czynienia z sytuacją, której nie dosyć, że na czele służb stoją ludzie, którzy już raz mieli wyroki, co prawda nieprawomocne, ale mieli wyroki sądowe dotyczące przekroczenia uprawnień. Mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma żadnego nadzoru ze strony opozycji nad służbami, bo komisja służb jest zarządzana przez polityka Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze w dodatku na czele prokuratury stoi też polityk obozu rządzącego i jeszcze w dodatku człowiek, który zasponsorował zakup Pegasusa poprzez Fundusz Sprawiedliwości. W związku z tym tylko komisja śledcza jest w stanie wyjaśnić, kto się tak brzydko bawi. Czytam w internecie ostatnio, że Polacy niczego się nie nauczyli po sytuacji właśnie ze śmiercią pana Adamowicza. Co pani sądzi?
Hejtu jest mnóstwo. Jest niesamowicie dużo hejtu w mediach i ja mam wrażenie, że również oczywiście w tych social mediach, czyli na Twitterze, na Facebooku i chyba jednak najwyższy czas to w skali świata, żeby człowiek był jednak przypisany jakoś do swojego profilu, czyli żebyśmy mieli do czynienia z sytuacją, której jeżeli nawet chcemy zostać anonimowi dla osoby obserwującej, dlatego że na przykład boimy się, nie wiem, ze względu na swoją pracę, ze względu na różne rzeczy, to żeby było można łatwo dojść do tego, kto pisze rzeczy, które mają charakter hejtu, nawoływania do nienawiści, nawoływania do przemocy. Ponieważ ta bezkarność w sieci doprowadza do sytuacji, że ludzie mają wrażenie, że są anonimowi i mogą wszystko. To ostatnie pytanie, czy uważa Pani, że w Polsce powinien być obowiązek noszenia maseczek FFP2, tak jak na przykład we Włoszech? Zwykła maseczka chirurgiczna, jeżeli jest prawidłowo noszona, jest noszona przez obie strony, praktycznie uniemożliwia zakażenie. Dlatego, że ludzie nie rozumieją tylko jednej rzeczy, że maseczka nie chroni tej osoby, która tą maseczkę nosi, tylko bardziej chroni przed tą osobą. Czyli jeżeli osoba zarażona ma maseczkę, to praktycznie nie zaraża. A jeżeli dwie osoby mają maseczkę i ta zarażona i ta, która potencjalnie może się zarazić, to praktycznie do zakażenia nie dojdzie. I wystarczą zwykłe maseczki chirurgiczne, tylko warunkiem jest to, że oczywiście muszą być one za każdym razem codziennie nowe, a nie noszone przez kilka dni ta sama. Ale drugim warunkiem jest to, że one muszą być po prostu noszone prawidłowo, na nosie, na ustach, a nie pod brodą albo na czole. Dobrze, czyli obowiązkowe szczepienia, pani Katarzyna Lubnauer twierdzi, że tak czy nie? Obowiązkowe szczepienia dla pewnych grup zawodowych. Ja powiem, dlaczego uważam, że obowiązkowe szczepienia dla wszystkich są ryzykowne. My mamy w tej chwili niesamowity odwrót od szczepień dzieci. Kiedyś to było kilka tysięcy, obecnie to jest 50 tysięcy dzieci, które nie są szczepione obowiązkowymi szczepieniami na takie choroby jak odra, jak polio. Choroby, które kiedyś dzieci chorowały, dzięki szczepieniom przestały chorować. W związku z tym powoli przestajemy mieć odporność populacyjną na tego typu choroby. Obawiam się, że obowiązkowe powszechne szczepienia doprowadzą do sytuacji, w której będą bardzo silne ruchy antyszczepionkowe i odbije się to też na szczepieniach dzieci. Natomiast absolutnie obowiązkowe szczepienia dla całych grup zawodowych, pracowników edukacji, pracowników zdrowia, pracowników pomocy społecznej, czyli ludzi, którzy mają dużo kontaktów międzyludzkich. Od ustaw, które dotyczą walki z pandemią, oczekiwałabym nacisku na szczepienia, a nie nacisku na donoszenie jednych na drugich. Dziękuję. Dziękuję bardzo.